Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj zabierzemy was do zoo, ale nie zabierzemy was tam, gdzie normalnie można kupić bilet i zwiedzać jak turysta, ale do miejsc, które są zakryte przed oczami zwiedzającego. Także chodźmy, zobaczmy pewne tajemnicze miejsca, w tym opuszczony wybieg dla niedźwiedzi. Jesteśmy tutaj na zaproszenie Adama z kanału Wetrehab, więc to można powiedzieć, on wszystko sfiksował i dzięki jemu możemy zobaczyć, co tutaj się dzieje. Witajcie, cieszę się, że możemy cześć, razem nagrać ten odcinek, że mogę gościć na waszym kanale. Dzisiaj dzięki tak naprawdę uprzejmości dyrektora warszawskiego zoo, doktora Andrzeja Kruszewicza, możemy zajrzeć w miejsce, które nie jest dostępne dla odwiedzających. Ta kopuła, którą tutaj widzicie, na której latem lubią wygrzewać się lwy, to tak naprawdę świetlik, który wpuszcza światło do podziemnej areny, areny, która chyba miała służyć do takich pokazów, no, chyba tresury cyrkowej, o ile dobrze kojarzę, może coś przeinaczam. No i właśnie za chwilkę będziemy mogli wejść i pokazać wam, w zasadzie wy pokażecie, ja tylko tutaj troszeczkę pomagam się dostać do środka i zobaczymy, pokażemy wam, jak wygląda ta podziemna arena, która na co dzień chyba od kilkudziesięciu lat nie jest dostępna dla zwiedzających. Też od razu muszę wam powiedzieć, że no nie będziemy wam pokazywać wszystkich gatunków, które znajdują się tutaj w tym warszawskim zoo, a jest ich naprawdę wiele, bo chcemy się bardziej skupić na tym, co lubimy najbardziej, czyli na tych niedostępnych i opuszczonych miejscach, które wam pokażemy, a w ogóle z historią zoo wiąże się bardzo, bardzo ciekawa historia za czasów drugowojennych, gdzie jeden z dyrektorów, w sumie dyrektor zoo, dzięki niemu, jego żonie przetrwało wiele ludzkich istnień, o czym za chwilę wam powiemy. Ale teraz skupmy się właśnie na tych lwach i pokażemy wam coś nieoczywistego. I teraz quiz. Jak nazywają się te zwierzątka? Bongo leśne. I on znajduje się tutaj, czyli jest krytycznie zagrożony. Dalej to już jest tylko wymarły na wolności i ogólnie wymarły. Długość życia 19 lat. Rozmnażanie, ciąża trwa 285 dni, rodzi się jedno młode, środowisko lasy deszczowe, gęste lasy i sawanny. Bongo leśne? Tak, no w Afryce żyje. Tak? No tak patrząc się tutaj. Spójrzcie, to jest ta właśnie arena lwów. Znajdujemy się w miejscu, które było areną dla lwów. Jest to warszawskie zoo. Zawsze jak przechodzicie i widzicie ten wybieg dla lwów, to jest takie miejsce, na którym zazwyczaj te lwy się wylegują, taka kopuła. I właśnie to jest ta kopuła od drugiej strony, więc możecie tutaj zobaczyć, jak to w rzeczywistości wygląda. Jest to opuszczony wybieg dla lwów, ponieważ tam był kiedyś taki zamysł jeszcze za czasów PRL-u, żeby po prostu tutaj ludzie się zbierali i patrzyli się na te lwy, które chodzą tam po środku. No na tą chwilę, jak widzicie, no byłoby to, w tych czasach nie ma to racji bytu, właśnie podziwianie zniewolonych zwierząt. One muszą być wolne, dlatego no i sam ten pomysł tej areny, można powiedzieć, upadł. No i wygląda to teraz tak, jak wygląda. Jest to jedna z ostatnich chwil, kiedy możemy to zobaczyć, ponieważ w niedalekiej przyszłości ma zostać to zmodernizowane i ma zmienić swoje przeznaczenie. A popatrzcie, jak się czasy pozmieniały, że kiedyś było naturalne robienie takiego wybiegu do zoo, jak w cyrku, podziwianie tych zwierząt, jakby nie patrzeć zniewolonych, więc w nienaturalnym środowisku, a teraz to zupełnie niemoralne jest. No tak, zmieniło to się dosyć bardzo. Choć z jednej strony, wiesz, nawet w dalszym ciągu podziwiasz te zwierzęta, taki wybieg dla lwów, no to nie musi być tak, wiesz, można to było jakby zmodernizować. Na szczęście teraz to będą robić, no i zapewne dzięki temu te lwy też będą miały większą przestrzeń i będą miały większą swobodę. A musicie pamiętać, że traktować zoo trochę z innej strony niż zazwyczaj myślimy. Że my przychodzimy, jemy popcorn, oglądamy zwierzątka i wychodzimy. A w rzeczywistości takie zoo to jest pomoc gatunkom, no można powiedzieć, krytycznie zagrożonym albo zagrożonym, rozprzestrzenianie ich. Ja wiem, że w tym momencie to jest robienie, wiecie, z tych zwierząt, można powiedzieć, trochę niewolników, no ale w wielu przypadkach te zwierzęta już by nie mogły sobie poradzić w naturalnych warunkach z tego względu, że na przykład były odebrane jakimś kłusownikom, były już w innych zoo, urodziły się już w innych zoo, więc w tym momencie to, żeby im pomóc, no to jest najlepsza po prostu opcja, zagwarantować im najlepsze warunki bytu. Jeszcze jedna zasada, o której specjalnie chcę wspomnieć na tle klatki, ponieważ jeszcze przed wojną do zwierzyńców, czy też do zoo zwierzęta wyłapywało się na wolności, po prostu jechało się i może nie tyle co kłusowało, ale po prostu z naturalnego środowiska wyłapywało się zwierzęta.
teraz, w tych czasach nowożytnych, wszystkie ogrody zoologiczne w Europie i na świecie ze sobą współpracują. Także jeżeli widzicie jakieś lwy, małpy czy inne zwierzęta zagrożone wyginięciem, one są uhodowane na terenie zoo, aby przedłużyć ich gatunek i wymieniane pomiędzy ogrodami zoologicznymi, więc one nie są łapane na wolności, a wyhodowywane już na terytorium zoo. No dobra, no to mam nadzieję, że podobało wam się to miejsce, którego normalnie raczej nie zobaczycie w Warszawie. Więc no to jest ta jedna z ciekawostek, czyli wybieg dla lwów, który jest opuszczony, czyli coś poniekąd, czym my się zajmujemy, nasz fach. Jak widzicie, to teraz bardziej jest taki zalew, zalana woda pod rybki. No jesteście osobami, które możecie to zobaczyć, no bo niebawem jednymi z ostatnich, bo niebawem będzie to już kompletnie zmodernizowane. Alpaczynki. Idzie do nas alpaczka. Jaka odważna. A jeszcze cała w całym umaszczeniu, bo to przecież dopiero zima się skończyła, początek wiosny. Więc pani alpaczka jest jeszcze cieplutko ubrana. Albo pan alpaczek. Ale na pewno jest odważna. Ty, jesteś jak ta alpaka. Po pierwsze, czapka nie jest z alpaki. Choć mam taką z Peru w domu. A po drugie, zawsze chciałem mieć alpaki. Jak kiedyś będę miał większy teren, to zrobię tak, że ściągnę tam parę alpaczek, takich mordeczek jak ta, i będziemy razem sobie siedzieć i podziwiać, i rzuć sianko i żyć. No to z tą na chatę chcę iść. Padasz, mordo? Będziesz moją pierwszą alpaczką. No niemniej jednak one są tak słodziutkie, że mógłbym na nie ciągle patrzeć. Za moimi plecami znajduje się hipopotarium, ale wiąże się z nim pewna ciekawa historia, ponieważ według zachowanych dokumentów pod hipopotarium aż pod Wisłą na drugą stronę miasta ciągnie się tunel. Tunel jeszcze z czasów zaborów, z czasów carskich. Wiemy o tym dzięki kanałowi Wetrehab, który przeprowadził wywiad z dyrektorem zoo, w którym ten dyrektor właśnie opowiada. I jest też tym związana pewna anegdota. W 2010 przechodziła duża fala powodziowa, do tej pory zresztą pamiętam, i było ryzyko zalania zoo. I dyrektor też opowiadał, że bał się takiego swoistego konia trojańskiego, że ten tunel się zawali, tam się dostanie woda i gdzieś tutaj wypłynie, dlatego też intensywnie poszukiwał wejścia do tego tunelu. Tunelu nie znalazł, według dokumentów wie, że on jest, no i na szczęście ten tunel się nie zawalił i zoo nie zostało zalane. Dzisiejszy wygląd zoo nadał młody, utalentowany zoolog, który został wybrany w 1929 roku, czyli Jan Żabiński. Właśnie ten legendarny dyrektor był odpowiedzialny za najwspanialszy okres przedwojenny zoo. Właśnie wtedy był największy rozkwit i największa popularność młodego, rodzącego się warszawskiego zoo. Niestety brutalnie przerwany przez II wojnę światową, ale o tym okresie i Janie Żabińskim opowiemy za chwilę w jego legendarnej willi, ponieważ dostaliśmy zgodę na nagranie. Zarówno Jan, jak i Antonina Żabińscy uświetnili swoim imieniem i nazwiskiem nazwę tego zoo z okazji 95-lecia. Ale słuchajcie, wybuch II wojny światowej przerwał historię tworzącego się zoo i przerwał historię jego rozkwitu. Drapieżne zwierzęta musiały zostać niestety zabite. Część została przeznaczona na mięso dla mieszkańców, a część, tak jak ukochana słonica warszawiaków Tuzinka, została wywieziona do Rzeszy. Ale to nie znaczy, że tutaj się nic nie działo przez te kilka lat podczas II wojny światowej. Działo się wiele. Zresztą opieka nad zwierzętami została zepchnięta na drugi plan. Skupiono się na czynności ważniejszej, czyli na ratowaniu ludzkiego życia. I właśnie to tutaj udało się uratować, nie wiadomo dokładnie ile, ale co najmniej kilkaset osób pochodzenia żydowskiego. I właśnie na część tej historii niedawno odsłoniono tablicę pamięci, ale o więcej już powiem wam w środku, także chodźmy do willi. Mamy zgodę na nagranie części muzealnej oraz piwnic właśnie, które są najściślej związane właśnie tą historią drugowojenną. Nie możemy wejść na górę, ponieważ tam jest część prywatna, więc nie będziemy łamać tej prywatności. Państwo Żabińscy ogólnie prężnie działali w działalności konspiracyjnej. Świadczy się o tym, mogą znaleźć choćby ładunki wybuchowe znalezione na wybiegu dla słoni. No oczywiście to okres drugowojenny. Wiemy również o tym, że Jan Żabiński był powstańcą warszawskim, który był ranny podczas powstania. Niestety cała ta działalność rzutowała na jego dalszą karierę. Niestety przez te wszystkie dobre rzeczy, które zrobił podczas II wojny światowej, miał problem w przyszłości, ale o tym opowiemy później. Tutaj możemy się skupić na dokumentach, na oryginalnych dokumentach właśnie z tamtych czasów. Pani Antonina również miała bardzo czynny udział
działalności konspiracyjnej właśnie w ukrywaniu Żydów, pozwalają im przetrwać ten koszmar drugowojenny. Wychodząc z gabinetu właśnie profesora Jaszczepińskiego, przechodzimy do takiej sali, można powiedzieć, wspólnej. Zwróćcie uwagę na ten fortepian, bo z nim się wiąże bardzo ciekawa historia związana właśnie z drugą wojną światową. Wielu Żydów miało wykształcenie muzyczne, było uzdolnionych muzycznie i właśnie to wykorzystała Antonina Rzepińska po to, aby ułatwić im przetrwanie. W momencie, gdy pojawiało się jakiekolwiek zagrożenie, grała utwór, który był przeznaczony właśnie dla ludzi ukrywających się w piwnicy. Wtedy wiedzieli, że właśnie zbliża się niebezpieczeństwo w postaci gestapo, niemieckiego wojska, bądź kogokolwiek, kto może odkryć ich tajemnicę. Więc wtedy, słysząc tą muzykę, się ukrywali. A gdy to zagrożenie się kończyło, pani Antonina grała inny utwór i wtedy ludzie już wiedzieli, że znowu jest bezpiecznie. Po 1945 roku państwo żebińscy wracają, tutaj starają się odnowić historię warszawskiego ZOO. Zresztą zagraniczne ogrody zoologiczne starają się w tym pomóc, obiecują wysłanie zwierząt. Jan Żabiński znowu zostaje dyrektorem warszawskiego ZOO. Niestety ta historia nie trwa długo, ponieważ w 1951 składa rezygnację. Nie do końca jest powiedziane wprost, czemu tą rezygnację złożył, ale bardzo łatwo się domyślić, że chodzi o jego działalność konspiracyjną, działalność w Armii Krajowej, a z racji nowych władz, nowej polityki właśnie komunistycznej, no nie było to mile widziane. To właśnie tutaj znajduje się zejście do piwnic, z których ukrywano część ludzi pochodzenia żydowskiego. No wiadomo, że tak jak mówiłem wcześniej, wielu z nich ukrywano na terenie całego ogrodu, ale część z nich ukrywano właśnie w tych piwnicach, także chodźcie, zobaczymy, jak one wyglądają. Nie wspomniałem wam o jednej rzeczy, ponieważ w 1965 roku państwo żebińscy zostali docenieni, wyróżnieni wręcz, bym powiedział, przez społeczność żydowską jako sprawiedliwi wśród narodów świata. Ta ściana, ten mural to właśnie jest, można powiedzieć, certyfikat świadczący o tym. I ogólnie znajdują się w takim miejscu pamięci, dzięki któremu wielu Żydów przetrwało II wojnę światową. Przez tereny warszawskiego ZOO przeszło około 300 osób pochodzenia żydowskiego. Dokładna liczba nie jest znana, wiadomo, natomiast że wszystkim udało się przeżyć. I w tej właśnie sali część tych nazwisk jest właśnie wyróżniona na tablicy, więc właśnie dzięki swojej działalności państwo żabińscy uratowali ponad 300 osób. Na szczęście zachowany został jeszcze tunel, dzięki któremu można było uciec w razie jakichkolwiek problemów. Niestety nie możemy wejść do środka, ale doświetlimy go wam i pokażemy, jak wygląda od środka. I zobacz, tak to działało mniej więcej. I można było przejść z jednej do drugiej. A jak się zamyka, to tak. Ciężko? No, lekko nie jest. I zabezpieczenie. Cyk. I niedźwiedź się otworzy. Tak wyglądają od środka klatki, które właśnie przez tyle lat siedziały niedźwiedzie brunatne. Zwróćcie uwagę, ile tutaj jest miejsca. I tutaj na te przełączniki, wiecie, tutaj zawsze musiał być dostęp, tak aby mieć dostęp do tej klatki, tak żeby można było zamknąć, co zapadnie, wejść, posprzątać, zrobić jakieś naprawy, a żeby niedźwiedź nie zrobił krzywdy opiekunowi. Wejście na wybieg jest z tamtej strony, za chwilę go wam pokażemy, ale zwróćcie uwagę, jak wyglądają te klatki. Pamiętajcie, że było to wybudowane mniej więcej w latach 50., kiedy budowano trasę WZ, dlatego wybieg ten ma już swoje lata, w tym momencie zamknięty i niedostępny. Mam nadzieję, że masz jakiś plan awaryjny. Nie. Po co? Elo? Panie. No szukaj wyjścia, no. Fort Boyard. Wszystko z tymi pajęcinami, a tutaj pewnie dużo pająków. A pająki, pamiętajcie, że są niebezpieczniejsze niż same niedźwiedzie. A w ogóle dogadałem się z ZOO, bo niedźwiedzie brunatne dalej tu są, tylko trzeba je dokarmiać jakoś. No jestem trochę taki brunatny, nie? To ta czapka bardziej taka, jak alpaka. I widzicie, są też te grodzie i one były tam oddzielane, gdzie stoi teraz Łukasz. Była taka czerwona bajka. I chociażby one się ze sobą nie spotykały i miały spokojnie swoje żarcie i mogły tutaj zjeść, no to siedziały właśnie w osobnieniu zamknięte. Chodź na wywiad. Tak, wychodzę na wywiad, trzymaj kamerę.
Już jestem niedźwiedziem. Kulminacyjny moment. Jesteś. Na wybiegu dla niedźwiedzi. Powiem ci szczerze, Łukasz, że miałem to miliard razy. Nie przypuszczałbym nigdy, że tutaj będę. To samo. Powiem ci, za dzieciaka non stop tędy jeździłem. Zawsze byłem ciekawy, jak to wygląda z środka. To jest takie dziwne uczucie, że... No tylko, że teraz już niedźwiedzi nie ma, co? No, całe szczęście tu nie ma niedźwiedzi. Mistrzostwo świata. Kolejne z małych marzeń się spełnia. Bez kitu. To gdzie oni wszyscy są? Tam jeszcze jakieś wyjście widzę jest. A, tu jest fosa. No, pewnie gdzieś tam można pójść. A, to pana odchodzi. To jest ta fosa dla niedźwiedzi. Ale dla tego niedźwiedzia to... To jest też to, co zawsze się zastanawiałem, to nie było za dużo miejsca. No nie było. Dwa niedźwiedzie w sumie, wiesz, no one cały lat przychodzą. Z drugiej strony zawsze jakiś swój przyjemny kącik tutaj miały. Stoimy w miejscu, w którym przez ponad 60 lat, jeżeli dobrze liczę, znajdowały się niedźwiedzie brunatne. Miejsce, które, powtórzę to po raz kolejny, charakterystyczne na punkcie mapy Warszawy. Zresztą widzimy się przy Miśkach, nie wzięło się znikąd. Właśnie tutaj ludzie zawsze mieli jako punkt orientacyjny. A dla ludzi, którzy nigdy nie byli w Warszawie czy na Pradze Północ, zobaczcie, jesteśmy przy głównej ulicy. To właśnie Aleja Solidarności, trasa WZ, to właśnie to kultowe miejsce. Właśnie tutaj powstały wybieg dla niedźwiedzi, żeby upiększyć tę trasę, która znajduje się tutaj. Jeszcze parę lat temu przechadzając się tutaj, zapewne bym został szybko zgarnięty przez policję albo zjedzony przez niedźwiedzie. Może pójdę do tego najwyższego punktu, wam pokazać to. Widzimy się. Tak. A tutaj jest Adam, człowiek, dzięki któremu jesteśmy. I zaraz... Zresztą wbijajcie do niego na kanał, bo zaraz będziemy tam rozmawiać o naszych zwierzętach. No i będzie ciekawie. Myślałem, że z tamtej strony ten wybieg jest mniejszy. No, nie jest może jakoś duży, ale powiem wam, że chodząc tutaj, są takie miejsca, gdzie można znaleźć samotnie. Te niedźwiadki mogły znaleźć taką samotnie, czyli mniej więcej tutaj, gdzie są z daleka od wszystkich. Spuści. To jest jakieś kolejne wyjście dla nich. Jak widzicie. A tam jest takie zejście, po którym można normalnie chodzić. Zoty zmienia trochę swoją strukturę działania. Nie tyle, co się skupia na tej bardziej rekreacyjnej formie, tak aby ludzie zobaczyli ładne zwierzątka, a bardziej na zachowaniu tych zwierząt przy życiu. Po prostu bardziej zajmuje się zwierzętami zagrożonymi wyginięciem. Wspominaliśmy już o tym na filmie, ale głównie o to chodzi właśnie, żeby hodować i ratować te zagrożone zwierzęta. Niedźwiedzie brunatne na terenie Europy zagrożone już nie są, więc... Są wypuszczane właśnie na wolność, na terytorium, tak żeby żyły w swoim naturalnym środowisku. Więc to był kolejny powód, dla którego ten konkretny wybieg już nie miał racji bytu. Ale dajcie znać, co można przekształcić i co można zrobić, aby jednak ta historia nie zaginęła. I przy warszawskich Misiach również kończy się nasza dzisiejsza wyprawa. Tak jak słyszycie, jest tutaj bardzo głośno, więc chyba lepiej dla nich. Zostały przeniesione. Jakby nie patrzeć, miejsce jest kultowe, nierozerwalnie związane z historią Warszawy i warszawskiego zoo. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o wyprawach tego typu i czy to dobrze, że miśki zostały przeniesione, bądź nie. Ja za dzisiaj wam bardzo dziękuję, Konrad za kamerą również i do zobaczenia na następnej wyprawie.